Siemanko, mamy niedzielę. Dzisiaj chciałem spróbować, jak to się jeździ w dzień, póki jeszcze siedzę na urlopie w swojej robocie. Ciekawy jestem, jak będą się zamówienia różnić. Padło mi zamówienie z ulicy Krakowskiej. Kurwa, strasznie wieje. Zajebana, ja nie wziąłem sobie się komina. Widziałem w pogodzie, że jest 0 stopni. To jakoś zbytnio nie przykładałem uwagi do ubioru. Fajne rowery macie. Ile takie kosztuje? Nie, nie mało. To takie niewidzialne. No, następny. Kurwa, jeszcze. Co wy robicie, kurwa? Dobra, co ja to w ogóle mam wziąć? Jakieś słod... Skłod... Słodko... Chole? Coś to kurwa jest? Jakieś deserki pewnie. Śniadanie angielskie. Kołacz z serem. Gofr z Nutellą i szarlotka domowa do kawki. Dobra, wspaniale, ale gdzie to kurwa jest? Słucham? Jakie jest restauracja? Słodkohole. Tak, dzięki. Dzień dobry. 008 Glovo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Proszę, proszę. Oj, no kurwa, oj. Spierdalaj na ścieżkę dla pieszy. Wyzwanie zaczyna się o 13 znowu. Ja wyszedłem od 12.30. Czyli to takie pierwsze rozgrzewkowe będzie. Na 7,5 km. Słoneczko wychodzi, super. Wow, jak tak bocznie dmuchnie, to może mnie dmuchnąć. 2 km do celu. Nie sprawdziłem sobie, w którym miejscu dokładnie na Płaszowie jest dostawa. Skończyłem wczoraj jeździć o godzinie 10 i nastawiłem sobie bloki na dzisiaj od 12.30 do 18.30 chyba, bo nie przewidziałem tego, że nie zdążą mi buty wyschnąć. A, to jest to z kraja, Saska Blue. Wow! Gdzieś tu, tylko która klatka. Napisał klient A4. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Z Lipskiej. Biedronka pewnie. Market BP. Aha, to tu ze stacji. 4 piwa. Kacyk. Klienta nam męczy. No, to jest 8,21. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wiem, że pan sobie zarzucił jeszcze wodę mineralną, muszyniankę, 1,5 litra, ale nie wiem ile sztuk, ale na szczęście nie mieli. Będę miał lżej. Mogłem w sumie wrzucić sobie przerwy na te 8 minut i poczekać, to zamówienie by mi się liczyło do wyzwań. Tam jadę na te wiślane tarasy znowu, ale numer 69C. Dzisiaj przynajmniej jasno, to może będzie łatwiej znaleźć. To jest niesprawiedliwe. To jest dla niepoznakiem, byś przypadało te dwa razy. Kurwa, w ogóle ten rower nie chce iść. Nie dość, że wiatr wszystko, to też ten łańcuch na sucho pracuje. A druga sprawa, to mam już tak nogi spalone po tych 4 dniach. Koło też miesiąca nie ma, już po
skrzywione koło. Kurwa, ale ruch na mieście. Sami kurierzy. A większość widzę lubi w dzień jeździć. Wow, jakie bando. Bandu. Kurwa, polatam tu dronem. Tylko jakby przy dupcu gdzieś tam. Zaczekaj, czy jest wejście jakieś. Dzień dobry. Mineralnej nie mieli tam z tego, co widziałem. Nie mieli tam. Proszę bardzo, do widzenia. Następne. Zwawrzynica. Pide pierogi. To mi się już liczy do wyzwań. No trochę proszę, ale dzisiaj na szczęście mam okularki, to nie wali po gałach. Słoneczko mogłoby się pokazać. To zaszło. Nie ma co narzekać, nożyk jest 6-2-0 za ten śnieg, więc pieniążek dobry. Jest, sypie coraz bardziej. Ja pierdolę. Poznam trochę inne lokale przez taką jazdę w niedzielny poranek. No i gdzie to jest? Tu w środku? Dobry, przejdź opa. Kurwa, nic nie widzę. Co by było, gdybym okularów nie wziął? Dzisiaj jest który? 14, jeszcze 3 dni. Kończę urlop. Tu jeździć nadal będę pewnie, ale może być problem ze sklejaniem filmów. Sama jazda tu te 5-6 godzin, a zlepienie takiego filmu podstawowego, jak ja sobie robię, to jest kolejne 4-5. Do tego 8 godzin pracy, aby mi dnia brakło. Dobry. Dobrze, bardzo. Dzięki, dobrze. Jakiś sińczyk tutaj z Mazowieckiej pod Wawel. Kończę w jednym miejscu i od razu staną następne. To lubię. Ten chińczyk jest jeszcze 100 metrów stąd. Pewnie będę musiał czekać na niego. Ludzie obiady zamawiają. To chińczyk, to pierożki. W sumie fajnie też tak w dzień pojeździć. Glovo 383. 383. 383, no. Potwierdzone. Okay. Ulica Retoryka. Kurde, od kopa było, nie musiałem czekać. Kurwa, niezły czub. Po 500 metrach skapłem się, że jadę w ogóle kurwa złą stronę. Pojebałem się kierunku. Jak ktoś mi powie kurwa jak to jest, jechałem w tamtą, to napierdalało wiatrem w pysk razem z tym śniegiem. Teraz kurwa wracam z domu, mam wyryjno. Dałem 5,25 na piwku. Ciekawe te zapieroszki. Kurwa, stoi 10 minut w jednym miejscu, a będziesz jechał, to ci wyjdzie pod koło. Jest kurwa, nie wiem, jak magnes. Ten rower to jest jak magnes, kurwa, na ludzi. Miodzio, lodzio, miodzio. A, ale pięknie pryska, kurwa, po nogawkach. Sama przyjemność, kurwa, masz. Tu jeszcze torowisko chyba idzie, jak zaraz wykurwie jeszcze na tej szynie. Jest pięknie, kurwa, jest pięknie. Dzień dobry, proszę bardzo. Zobacznego, do widzenia. Wzajemnie, dzięki.
niby pan Adam, taki jakiś niepodobny. No nie wiem. Marczek z Grodzkiej na Didla. Kurwa, znowu ten. To już chuj tak ujebane cały jest. To drugie gdzie? Też na Didla. To samo miejsce? To jest do chuja. Może domówił jeszcze. Albo drugie dla mnie. Jak to mówią w jakiejś polskiej komedii, chętnie opierdolę coś na ciepło. VG. Dobra. Dziękuję ci. No i dobra. Lecę na tego Didla. O, napiwek na złoty 26. Pani Georgia, a tu Aleksandra. Czyli dwie różne panie, ale pod tym samym adresem. No zobaczymy, co 158 w ogóle. To jest jakiś lokal, a nie mieszkanie. Thank you. Second. Thank you. Thank you. Bye. Hey. Bye. Kurwa, że znowu nie miałem nagrywania włączonego. Ktoś zamówił na Aleksandrę, z imienia Aleksandra. On mi mówi, że ma na imię Lorenzo, kurwa. Ja mówię po swojemu, żeby mi pokazał aplikację, żeby telefon pokazał i aplikację. A on mi mówi, że ma Redmi. Zajebiście, żeśmy sobie pogadali. No ale w końcu zrozumiał, że ma iść po telefon, bo nie miał przy sobie. I wydałem mu żarcie na tą Aleksandrę. Kolejny McDonald's z Doriański. Tym razem. Numerek pana? WJ. Dzień dobry. Dzień dobry, Glowo. A co 19 to był ten pierwszy wolny chyba. Office. Dzień dobry. Proszę bardzo, smacznego. Do widzenia. No pewnie kurwa rower nawet nie zapiłem. Potwierdziłem i coś mi już dzwonią znowu. Ze szpitalnej. Podwójnie. U babci Maliny. Obiadki. I wszystko na grzeguszki. No i gitara. No to w końcu ktoś jakiś normalny obiad zamówił. A nie te kurde hamburgery. Chipi mile kurwa i reszta syfu. Proszę czekać na obsługę. Nie wpuszczają brudasów do środka. Jaki masz numer? 601. 601, tak? Z Glową? No. Proszę. Dziękuję. A dziadek Malina, czy dziadek coś tam jest? To jest to samo. Dziadek Truskawka i babcia Malina to jest to samo. Aha, bo ja mam jeszcze jedno. Jeszcze jedno? Jakie masz? Już mówię. No. Trzy trójki. Dobra. Dziękuję. Ty co masz? Czekasz? Nie. Do widzenia. Dobrze, że zapytałem, że ta babcia Malina to jest to samo co dziadek Truskawka. Kurwa, przecież bym chodził jak chuj i szukał tam. Dziadek Truskawka, kurwa, ja dziadek Malina. Prawda? Autobusik chroni mnie. Ale daj mu. Prosto w pysku, kurwa, z tym rodem. Pan uważa, bo tam tramwaj jedzie do szpitala. Wczoraj byłem na koniec dnia w szpitalu. Ktoś się zażyczył, żeby mu kupić paczkę szrugów jeszcze po drodze, poza umową.
I mało brakowało, gdyby nie wyszedł i dostałbym paczkę fajek jeden pole. Ale przynajmniej omlecika opierdolił za darmo. I chyba przyjęć. Ja szlugi bym matce dał. Proszę dzwonić, dzwonię. Halo, dzień dobry, Glovo, ja przyjechałem z zamówieniem. Miałem dzwonić. Dobra, okej. Okay. Dobry. 67 zł do zapłaty, będzie. 61 z pana, proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Morsztynowa. Klucz do drzwi. Dobra, jedziemy. A to jest tu zaraz, 800 metrów dalej. Spoko. Mogłem jechać tam ulicą, ale ja oczywiście wolę wybierać skrót. Zaraz będę tego pewnie żałował, chociaż na szczęście w tym przypadku ten śnieg się przydaje. Pierwsze piętro. Dobra. To nie wiem, nie. Może pani tam poczutkę dać, zapukać, bo ja mam całe brudne buty. Dziękuję. Dzięki piękne, hej. Trafiłem akurat na porę sprzątania. Wegab. Pewnie jakiś wegański kebabik. Na Starowiśnej i na rynek z tym. Dobra. Glovo 492. Zenia. To sobocie jeszcze trzyma. Jak w termosie. Może coś mi dobrze zaczęli. Ciśniemy na Grunwaldzki. Ciężki ten kebab jak na wegański bez mięsa. Ło, ale zamarzła. Ja byłem tu kiedyś. Znowu kombinacja z domofonem. Wtedy mi tu pani otworzyło. Ja dobrze, że pani idzie, bo nie ogarniam domofonu. Tak, to jest zagadka. Proszę. No wychodź, Pysiu. Proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia, smacznego. Co tym razem? Podskalę. Biedra na cegielnianą. Bierę to. Zaczyna się 15 godzina Biedrony. Kurwa. Tak, jest 6,5 minuty oczekiwania na Orzeszkowej. Kazimierz, nie? Kazimierz. Zaczyna się pomału ściemniać. Zgodziłem coś chyba. Dobra, wstajemy. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Ja się teraz nie dziwię, czemu ci ludzie trzymają śmieci na klatce schodowej. Jakbym miał się wyrzucić śmieci i zapierdalać po tych schodach w dół, to wolałbym sobie zostawić otwarty kosz pod balkonem i wypierdalać przez okno. Crazy Peak znowu. Na Wolę Duchacką, znowu. Tylko teraz sobie już sprawdziłem, żeby nie gdzieś tam w głąb tej Woli jeździć, bo już byłem teraz te dwa razy, mi się już nie chce. Na szczęście jest tam koło Kastoramy gdzieś blisko.
Lowo 398. Dobra. 20 minutes later. Kurwa, 20 minut czekałem. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Pod górę, po tej kostce to jest zabójstwo. A lepiej po kostce niż po tym kurwa chodniku zaśnieżonym. No oczywiście kurwa, to też nie odśnieżone. Po co? O chuj, ja brałem to zamówienie. Zamiast sobie jeździć spokojnie tam po Kazimierzu, po centrum, to se kurwa wziąłem znowu na wolę. Kurwa zapomnieli o tej dzielnicy, że kurwa też czasem by trzeba kopaką jakoś przejechać, kurwa odśnieżyć. Ja pierdolę, miałem jechać tamtędy, ale jak tu widzę, że coś jest liźnięte, kurwa, ja ci tam kurwa zawróć, kuta się jeban, na pewno kurwa. Nie słucham cię już, bo ty mnie zawsze jakieś gówno pakujesz. No i co, i to kurwa, to im już paliwa brakło. Ja pierdolę. Wszędzie w kratkę, kurwa, odśnieżone. Dobra, proszę bardzo. Momencik, moment. Kola. Dziękuję, do widzenia. Co tu się odbywa? Sesja? Session. Dobra, na miejscu. Sześć, osiem. Do widzenia. Kurwa, no musiało kapnąć na ekran. Jebane. 3,5 km. Jakaś dłuższa instrukcja jest, jak się dostać do nich. Będziemy czytać na miejscu. Kurwa mnie typuje gogle. Mój skurta mi prowadzi. Pasuje mi jeszcze oprócz tego zrobić dwa zamówienia na bonusa. No nie wiem po jakie mam mnie kurwa poprowadził, bo mogłem równie dobrze z mostu grubackiego palić prosto i w lewo skręcić kapelanki, a nie tu jakieś kurwa. Chuja nie, tu ja pierdolę. O, dobry. Przepraszam, pojechałem za daleko po 17. Dzięki, do widzenia. Nie ucieknę ci. Człowieku, stoję co mu tutaj. Nie wierzę ci, nie wierzę ci. Wszyscy uciekacie. Dlatego trzymam rower. Wszyscy uciekają. 112. Będziemy pół godziny czekać. Dobrze, będziemy czekać. Tylko daj mi napisać do mojej firmy, że jak się spóźnię. Kurwa, no pisz sobie, ja trzymam telefon tu mam, za chwilę nie go strącisz, człowieku. Weź się opanuj, nie będę ci nigdzie uciekał. Ty jesteś poważny? Kurwa, puścisz mi ten rower, nie będę ci uciekał. Nie puszczam ci rower. Ja pierdzielę. Potrąciłeś moją żonę. Gdzie potrąciłem? Mam nagrane, człowieku, że jej nie dotkłem. Składaj fałszywe zeznania, powodzenia. Wszystko jest nagrane, jakby co. Podupcony chłop zgłosił kurwa potrącenie, że mu żonę potrąciłem. Potrąciłem, nawet baby nie dotknąłem. W ogóle nie wiem po co się zatrzymywałem kurwa do frajera. Mogłem jechać dalej. Ja już się zatrzymałem, żeby z nim podyskutować. O chuj mu chodzi. Tu mi rower wyszarpał i czym ma i nie puścił się. Policję chyba kurwa, czekaliśmy ponad pół godziny na policję. Nie przyjechali. Zmarzłem jak chuj, blok mi uciekł, wyzwania nie zrobię. Wezmę sobie jeszcze jeden blok od 18.30 do 19.30.
ale mam teraz 23 minuty, nie mogę wziąć tego. Jadę do domu, muszę coś gorącej herbaty napić, bo znalazłem jak chuj. I zrobię te dwa zamówienia jeszcze na to wyzwanie. Jest pierdolny dzień cały, kurwa, wyka pojebańki. A, tamtego dnia nagrywał. Elo!